Gratulujemy. Kolejną gminą jest gmina Jaworze. Renata i Edward Podstawni byli i są działaczami społecznymi w gminie Jaworze. W związku małżeńskim są od 45 lat. Renata była wieloletnią nauczycielką w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku Białej, a Edward pracował w bielskiej fabryce maszyn włókienniczych Befama, a także w Proseat w Wapienicy. Obecnie oboje są na emeryturze. Przygodę z kulturą zaczęli w Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca Jaworze w 1969 roku. Renata była choreografem zespołu w latach 1969-74, a później od 1983 do 1991 została kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu. Edward wówczas pełnił funkcję prezesa, łącząc ją z tańcem i śpiewem. W latach 1992-2000 działał w gminie przy ówczesnej szkole podstawowej nr 3 w Jaworzu Dziecięcy Zespół Regionalny Pieśni i Tańca Małe Jaworze, prowadzony również przez Renatę. Po zakończeniu działalności w zespole, oboje małżonkowie wstąpili do ewangelickiego chóru kościelnego, którym działają do dzisiaj. Renata jest członkiem zarządu chóru, pełniąc funkcję kronikarza. Ponadto państwo podstawni są aktorami amatorami w jaworzańskim teatrze Kurort. Wraz z członkami teatru przygotowali kilka premier, które corocznie ogląda około 700 widzów z Jaworza i okolic. Po usamodzielnieniu się Jaworza i odłączeniu od Jasienicy, Renata przez dwie kadencje była członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Gminy od 1991 do 1998 roku. Edward jest radnym Rady Gminy od 2014 roku. Jest również członkiem Rady Parafialnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Jaworzu. W związku z działalnością kulturalną Renata otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, Edward Złotą Odznakę Kultury. Oboje są członkami Stowarzyszenia Jaworze Zdrój. Uhonorowani zostali medalami zasłużonych dla Jaworza z okazji 700-lecia Jaworza oraz z okazji 25-lecia samodzielności gminy Jaworza. O wręczenie Srebrnej Cieszynianki bardzo serdecznie proszę pana Zbigniewa Pudka, przewodniczącego Rady Gminy w Jaworzu oraz pana Radosława Ostałkiewicza, wójta gminy Jaworze. Uchwałą władz samorządowych gminy Jaworze laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2019 otrzymują państwo Renata i Edward Podstawni, mieszkańcy Jaworza. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymują państwo Renata i Edward Podstawni za poświęcenie w propagowanie dziedzictwa i kultury regionalnej Śląska Cieszyńskiego, w szczególności za aktywną działalność społeczną i kulturalną na rzecz środowiska lokalnego Jaworza, a także za wieloletni udział w koncertach chóru parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu, a także działalność w Towarzystwie Miłośników Jaworza i Stowarzyszeniu Jaworze Zdrój. Państwo Renata i Edward Podstawni. No to teraz, kto dostanie cieszyniankę, drodzy państwo? Ogromne brawa, to gmina Jaworze. Gratulujemy bardzo serdecznie.